nikt nie może powiedzieć, że tego środka nie ma, on jest. No, to jest kwestia jeszcze roku i będziemy przyjmować pacjentów. Rocznie leczyć się tu może około 1000 osób z różnymi schorzeniami nowotworowymi. Teraz pacjenci z północnej Wielkopolski muszą jeździć na radioterapię do Poznania, Bydgoszczy czy Szczecina. To jeżeli pacjent ma dojechać dalej niż 2 godziny i ma jeździć codziennie, to duża część pacjentów rezygnuje z leczenia. Może to się wydawać dziwne, bo jednak nieleczona choroba nowotworowa no, prawie zawsze prowadzi do śmierci. To jednak dla wielu ludzi ta jazda 2-godzinna albo pozostawanie z dala od domu przez wiele tygodni to było barierą nie do pokonania. Stąd po Kaliszu Piła jest drugą filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii, nowoczesnym o najwyższych standardach. Tu mamy przez porównanie z istniejącym obiektem szpitalnym Szpitala Powiatowego takie zderzenie właściwie dwóch epok. Do dyspozycji pacjentów oddany będzie też hostel, aby nie musieli codziennie dojeżdżać na naświetlania. Ale zanim ośrodek ruszy, trzeba go wyposażyć w tomograf lub symulator oraz 2 akceleratory. Liczymy tutaj na pozytywne rozstrzygnięcie konkursu, które ogłosi Ministerstwo Zdrowia, a Wielkopolskie Centrum Onkologii złoży w nim wniosek i jedno urządzenie, nowe urządzenie będzie można z tego programu uzyskać. To jest wartość ponad 10 milionów złotych. Drugie urządzenie Wielkopolskie Centrum Onkologii jest gotowe przekazać z tych urządzeń, które ma w posiadaniu. Bo urządzenia muszą być 2, na wypadek awarii jednego z nich. Dodatkowym problemem, z którym kierownictwo ośrodka będzie musiało sobie poradzić w ciągu roku, to skompletowanie kadry. Miasto zaoferowało lekarzom program Mieszkanie na Start. Budujemy już ten budynek. On będzie mniej więcej w tym czasie, kiedy będziemy tutaj w stanie uruchomić pracę, będzie gotowy do zamieszkania. Myślę, że to jeden z elementów, bo wiele osób podkreśla, że dzisiaj również wybierają nie tylko ze względu na to, czy jest mieszkanie, czy jaka jest płaca, bo dzisiaj te zarobki kuszą akurat szczególnie lekarzy z różnych miejsc, ale miejsce do życia. Ile tych mieszkań będzie? Tyle, ile będzie potrzeba. Z budżetu Piły na dokumentację i projekt ośrodka miasto zapłaciło 2,5 miliona złotych. 5 lat temu działkę przekazał powiat pilski, a Wielkopolskie Centrum Onkologii wyłożyło niemal 1,5 miliona złotych. Natomiast na budowę tego obiektu Urząd Marszałkowski wydał niemal 18 milionów złotych z własnego budżetu.